zakończył się pierwszy konkurs plastyczny dla dzieci pod hasłem Idź w ślady mistrza i ty możesz zostać artystą. Dziękujemy wszystkim autorom nadesłanych prac. Jury w składzie Maria Korytowska, Agnieszka Jopek, Katarzyna Piotrowska i Adam Korytowski przyznało pierwszą nagrodę w postaci akwareli Zenona Korytowskiego oraz zestaw przyborów plastycznych Annie Baturo za pracę pod tytułem Szklane jezioro. Drugie miejsce i zestaw przyborów plastycznych otrzymuje Szymon Drejasz za pracę pod tytułem Widok z mojego okna, piękne i bajkowe ule sąsiada. Trzecie miejsce ex aequo za dwa portrety dla Zofii Gedrys za pracę pod tytułem Kuba, najlepszy brat na świecie i dla Blanki Wojciechowskiej za portret pod tytułem Mama. Nagrodę dla obydwu laureatek stanowią także przybory plastyczne. Fundatorami nagród są Maria Korytowska oraz Tucholski Ośrodek Kultury. Nagrody będą do odbioru w Tucholskim Ośrodku Kultury. O terminie odbioru zostaną Państwo poinformowani telefonicznie.